Siema, siema, ja jestem Maciej, witam was w kolejnym filmie. Tym razem film z kolejnej areny prób i robimy sobie arenę prób od pana Zafraela, jeśli dobrze pamiętam, tak on się nazywa. Więc będziemy robić. I jak tak patrzę, to pójdziemy sobie tutaj w prawo, zrobimy wszystkie walki i później z góry w dół. Także lecimy z tematem. Zaczynamy od tej walki. I zobaczmy, co my tu mamy. Biorąc pod uwagę, że on jest magiem i jest dosyć na podstawie skilli, tak wydaje się być dosyć squishy, to damy go do tyłu. On i tak się później wbija w przeciwniku, więc ten. Damy sobie Gwinet, bo widzę, że jest. Damy Gwinet na Ulmusa. Nie na Ulmusa, tylko Numisu. Z przodu damy sobie Tassi. Ulmusa myślę, że dowalimy. I tutaj dowalimy jeszcze Lek i zobaczymy. Damy radę. Myślę, że namięciutko to zrobimy. Jeszcze Tassi tutaj z ultimatum dowali. I poszło za pierwszym razem. Jestem ciekaw, jakie obrażenia zrobił ten Zafrael. No zaraz. Nie, więcej niż Gwinet. Czyli powiem wam, że całkiem fajnie. Dobra, pierwsza walka zrobiona. Do kolejnej. O, mamy Talin. Jak my to rozwiążemy? Wiecie co? Myślę, że dam tutaj Irona. Tutaj dam Brutusa. I wiecie, kogo już dowalę? Myślę, że dam Kassosa. Po Lifesteala głównie. Zobaczymy, czy to będzie miało sens jakiś. Aurus poległ. Mamy Talin. I poszło. Też w sumie na luziku. I zobaczmy sobie, jakie obrażenia zrobił. No. Tak dosyć słabo. Dobra, kolejna walka wygrana. Za pierwszym razem. Powiem wam, że się cieszę. Nie muszę się męczyć. Dobra, może wywalimy ten. Wywalimy Kassosa, dowalimy Atalię. I damy Atalię na tego Kazarda i myślę, że to wystarczy. Myślę, że to wystarczy. Dobra, udało się. Powiem wam, że byłem dosyć sceptycznie nastawiony, ale się udało. Dobra, mamy kolejną walkę zrobioną. Kontynuujemy swoją podróż. I co my tutaj mamy? Dobra, zrobimy w ten sposób. Damy na środek. Na środek damy Gwinet. Damy może Belindę na górę. Tutaj damy Seirusa, żeby ulti. Odpalił ulti i wszystkich dał w ten. I damy Torna. I zobaczymy w ten sposób. Tutaj są dwie problematyczne postacie. Ta Safia i ten Ezith. Atalia myślę, że ten. Znaczy nie Atalia, tylko Talin na luzie. Dobra, poszłam za pierwszym razem. Dalej. Kolejna walka. Dobra. Aeron. Jak my to rozwiążemy? Zrobimy tak. Damy sobie Rowana tutaj. Damy Atalię na Irona i z przodu damy Ezitha i spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy, czy mi się uda. Tą kombinacją. Ale myślę, że bez problemu, no i bez problemu poszło. Jak na razie to powiem wam, że jest dosyć easy. Na razie jest dosyć łatwo. Może damy Rowana na środek. I zamiast tego. Dobra, i damy Ezitha, zobaczymy. Ezith na Ezitha, zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, mój się pierwszy odpalił, więc powinno być ok. Dobra, poszło. Mój się pierwszy odpalił i to już przesądziło o tym wszystkim. Dobra, lecimy teraz od góry tutaj. Nie będziemy zmieniać. Zostawimy na razie tak, jak jest.
Myślę, że już jest koniec. I poszło. Za pierwszym. Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Zrobimy tak. Damy Gwyneth na środek. Gwyneth damy na środek. Damy Torna. Damy Belindę. Tutaj. Tego damy tu. I z przodu myślę, że damy tego. Zapomniałem, jak się nazywa. Dałem tego na górę, bo on i tak się wbija w przeciwniku, więc te przeniesienie od Keltura w ogóle żadnego znaczenia nie miało. I poszło bez problemu. Dobra, kolejna walka. Tu będziemy coś zmieniać. Wiecie co zmienimy? Damy to w ten sposób. I on się wbije w ten, ona się wbije tu. Pójdzie do tanka i nara. Ale i tak to zrobię. Poszło, dobra. Za pierwszy. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Zawsze mi się mylą Talin i Atalia, nie wiem dlaczego. Zrobimy tak. Damy Brutusa tutaj może. I damy tego. Zobaczymy w ten sposób. Najważniejsze to zabicie Kazarda. Kazard już leży, więc myślę, że bez problemu to zrobimy. I no i easy. Fajne postacie tutaj dosyć dają, więc nie jest jakoś mega trudno. Dobra, zostały nam jeszcze dwie walki. Co my tu mamy? Oczywiście dajemy Gwyneth. Damy Tassie przed Narkę, żeby sobie ją przyciągnęła i się zdziwiła, jak ucieknie. Myślę, że damy Rigby'ego. I dałbym Hendrika albo Ulmusa. Dobra, damy Hendrika, niech będzie. Dobra, widzę, że Nara jednak nie złapała tej Tassie. Znaczy to będzie miało znaczenie. Mieni. I poszło. Myślałem, że ten, że nie dam rady, ale poszło. I finałowa walka. Oczywiście Atalia, żeby było, wiecie, troszeczkę rakowo, ale rozwiążemy to w ten sposób. I myślę, że damy radę. Dała nam Atalia i kto tam jest? Nie widzę. Aha, i Daemon. I poszło. Powiem wam, że kurde, myślałem, że będzie ciężko, ale poszło bez problemu. Zapomniałem nagrody zbierać, także szybko zbiorę. Tak się skupiłem na walkę, że zapomniałem nagrody zbierać. Także to było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, co mi poleci z kamyczków, to zostańcie ze mną jeszcze chwilkę. Może coś fajnego poleci. Dobra. I otwieramy. Co my tu mamy ciekawego, panie i panowie? I pyk. Ten. Oden. Nie podoba mi się tak szczerze mówiąc. Także tego. To by było na tyle. Zapraszam was na polską grupę poświęconą Arence, jak i na mój Discordzie. Oba linki znajdziecie w opisie pod filmem. Widzimy się w kolejnych filmach i streamach. Na razie.